Podpaski wielorazowe Kokosi występują w czterech rozmiarach. Podpaski mini, które mogą być używane także jako wkładki higieniczne. Podpaski na dzień, na noc oraz najdłuższe podpaski maxi, które mogą być także używane na noc lub w czasie połogu. Każda z podpasek Kokosi składa się z takich trzech bardzo ważnych elementów. Po pierwsze, materiał pull, który naszyty jest na zewnętrznej stronie podpaski. Materiał ten pozwala skórze oddychać, więc nie dochodzi do jakichś odparzeń, tak jak w przypadku takich zwykłych podpasek jednorazowych, ale też zabezpiecza przed przeciekaniem. Od strony wewnętrznej, od strony ciała, podpaska Kokosi ma naszyty welurek bawełniany. Welurek ten celowo jest w takim ciemnym kolorze, ponieważ dzięki temu nie widać na nim żadnych plamek. Właściwie welurek dopiera się doskonale, więc żadne plamki i tak nie pozostają, ale dla pań, które obawiają się, że podpaska wielorazowa mogłaby wyglądać jakoś niekorzystnie po praniu, taki welurek naprawdę jest wart polecenia. W środku podpaski wszyty jest wkład chłonny z bardzo chłonnej froty bambusowej. Podpaski Kokosi są naprawdę bardzo chłonne, ale także cieniutkie. Jak założyć taką podpaskę? Układamy ją tą stroną tutaj śliską, stroną pulu na bieliźnie. Welurek będzie dotykał do ciała. I zapinamy te oto napki pod bielizną. Kokosi specjalnie naszywa podwójny rząd napek. Dzięki temu możemy regulować szerokość podpaski. I mamy pewność, że będzie pasowała zarówno na szersze, jak i węższe figi.